Zanim przejdziemy do kolejnego zadania, to najpierw spójrzmy na tę tabelkę, którą macie w podręczniku. Ja całej nie będę przerysowywała, natomiast pokażę Wam, w jaki sposób możemy z niej korzystać. Na przykład chcemy sobie zapisać 128 jako pewną potęgę. Czyli zauważcie, że 128 na pewno możemy zapisać jako potęgę liczby 2, bo to będzie w tym wersie, który mamy tutaj. Czyli zapiszemy, że 128 to będzie 2 do potęgi n. No ale ile n będzie wynosiło? Ponieważ tutaj mamy n, to patrzymy sobie, że dla 128 n wynosi 7, czyli 128 to będzie 2 do potęgi 7. Teraz spójrzmy na tę liczbę. Mamy 3125. Jak to można zapisać? No, 3125 na pewno zapiszemy jako potęgę piątki. Czyli mamy 5 i do której potęgi? No, ile tu wynosi n? N wynosi 5, czyli 3125 to będzie 5 do potęgi piątej i z tego właśnie za chwilkę będziemy korzystali w rozwiązywaniu przykładów z tego zadania. W zadaniu kolejnym spójrzmy sobie koniecznie do tabeli, ponieważ no na początek by nas interesowało, w jaki inny sposób możemy zapisać 32. No i pierwsza rzecz, jaką musicie zrobić, to musicie w tabelce właśnie 32 poszukać. No i jak znajdziecie 32, to zauważcie, że po lewej stronie to będzie na takiej wysokości, czyli w takim wersie, że tutaj po lewej stronie mamy 2 do potęgi n. Czyli to oznacza, że 32 możemy zapisać jako 2, no do którejś tam potęgi. No ale pytanie do której? Czyli musimy wiedzieć, ile jest równe n. Czyli jeżeli spojrzycie na ten pierwszy wers, to nad 32, jak tu mamy n, znajduje się piątka. Czyli to oznacza, że 32 to będzie 2 do potęgi piątej. W ten sposób odczytujemy sobie dane z naszej tabelki. Czyli zamiast 32 zapiszmy sobie, że mamy 2 do potęgi piątej razy mamy 3125. No to jeszcze raz Wam to pokażę. No i teraz tak, jak spojrzymy sobie na lewą stronę, to mamy 5 do potęgi n. Czyli to oznacza, że tę liczbę można zapisać jako 5, nie wiem, do trzeciej, czwartej, piątej, szóstej potęgi, natomiast na pewno jako potęgę o podstawie 5. No i teraz patrzymy, ile wynosi n. Czyli n wynosi 5, czyli to oznacza, że 3125 to będzie 5 do potęgi piątej. No i teraz mamy mnożenie potęg o tych samych wykładnikach, czyli zapiszmy, że to będzie 2 razy 5 do potęgi piątej. 2 razy 5 to 10, a 10 do potęgi piątej to będzie 100 tysięcy. No i lecimy dalej. Tu mamy 128. No to patrzymy. 128 to na pewno będzie 2. No i nad 128 mamy 7, czyli to będzie 2 do potęgi 7 razy, no mam taką dużą liczbę, czyli to będzie 5 do której potęgi? No 5 do potęgi 8, bo tyle wynosi n. No i tutaj zauważcie, że mamy pewien problem, bo nie mamy ani tych samych podstaw, ani tych samych wykładników. No ale zaraz nam się to pojawi, ponieważ 5 do potęgi 8 można zapisać jako 5 do potęgi 7 razy 5 do potęgi 1. No bo tutaj mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, więc wówczas byśmy wykładniki dodali. A 7 plus 1 to właśnie da nam 8. Czyli skorzystamy teraz z tego, że tutaj mamy mnożenie potęg o tych samych wykładnikach, bo to będzie 2 razy 5 do potęgi 7 i oczywiście razy 5 do potęgi 1, czyli po prostu 5. Czyli tu mamy 2 razy 5, 10 do potęgi 7, no i razy 5. No i teraz zapiszmy. 10 do potęgi 7 to będzie tak 1 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zer, czyli my otrzymamy tutaj 10 milionów razy 5, czyli wynikiem będzie 50 milionów.